No dzień dobry, moje kochane koziorożce. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 4 do 10 września 2023 roku. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi, więc bierzcie tylko i wyłącznie to, co jest dla Was, a resztę zostawcie. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem, jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, dlatego bardzo proszę, szczególnie moich nowych widzów, o zapoznanie się z tymi informacjami. No i kochani, łapeczki w górę, mile widziane, komentarze również, udostępnienia, subskrypcje również. No i dziękuję Wam za całe Wasze wsparcie, dziękuję za to, że jesteście ze mną, po prostu dziękuję za wszystko. Dobra, koziołki, lecimy. Co się będzie działo wewnątrz Was, kochani, w tym nadchodzącym tygodniu? A co może przyjść niespodziewanego z zewnątrz? Co w miłości u osób, które są w związkach, w relacjach? A co u moich singli? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada bądź przekaz dodatkowy. Zobaczmy sobie przekaz od księżyca dla Was. Troszkę za dużo. Gdyby jeszcze wyszły dwie, to by było pół biedy. Ale trzech nie biorę. Jeszcze raz tasujemy. Zobaczmy sobie przekaz dla Was, moje drogie koziołki. Zbliża się ognisty apogeum. Łofiu, fiu, fiu. Grubo. Dobra, talia dopowiadająca jest. No i lecimy. Co się będzie działo wewnątrz Was, kochani, w nadchodzącym tygodniu? Czwórka pentakli. Ja widzę tu jakiś rodzaj trochę ograniczenia. Czwórka pentakli jest dla mnie tą kartą... No, wyostrz się. Ja pierdziule. Telefon. No, nie chcę współpracować. Czwórka pentakli jest dla mnie taką kartą mówiącą, że jesteśmy jakiejś w swojej strefie komfortu dotyczącej czegoś, czy pracy, czy związku, czy wierzeń, czy ogólnie sposobu życia. I boimy się poza nią wyjść. Boimy się spróbować czegoś innego, boimy się pokazać coś innego, przez to, że boimy się stracić to, co już osiągnęliśmy, to, co już doświadczyliśmy, to, co już zyskaliśmy w jakiś sposób. Dla części z Was tą czwórką pentakli będzie Wam szkoda trochę wydać jakieś pieniądze na coś, dla części z Was będzie Wam, będziecie mieć taką blokadę, żeby się otworzyć na coś nowego, na kogoś nowego, na jakąś nową propozycję, tego typu rzeczy. Zobaczmy, kochani, tą czwórkę pentakli. Słońce. Szóstka pentakli. No i król pentakli. Bardzo fajne karty. Eremita. Arcykapłan. No i wieża. Piątka buław. No właśnie, kochani, to jest to. Dla części z Was faktycznie zostanie Wam przedstawiona jakaś bardzo korzystna oferta. Oferta związku, oferta inwestycji, oferta pracy. Cokolwiek to jest, naprawdę ze słońcem może przynieść Wam radość, przynieść Wam szczęście. Tutaj nie ma żadnych ukrytych aspektów, tu jest wszystko jasne. Jest to propozycja ze szczerego serca, bardzo hojna. No i z królem pentakli, które może przynieść Wam jakiś rodzaj stabilizacji, zysku, powiększenia czegoś, powiększenia swoich zysków, powiększenia jakiś tam, nie wiem, czegoś, tak? Ogólnie super fajna propozycja. Ale właśnie, kochani, ja widzę, że Wy jesteście gdzieś tam w energii pustelnika, czyli w energii swojej troszeczkę takiej izolacji. Macie jakieś takie swoje wierzenia, swoją strukturę. Ogólnie jest Wam dobrze w tej strukturze i wiecie, żeby wejść w to coś nowego, będziecie musieli rozwalić tą strukturę, będziecie musieli dostrzec coś, będziecie musieli przejrzeć na oczy. I może to być dla Was trochę czas takiego chaosu, ale jednocześnie chaosu, który przyniesie Wam niesamowite zmiany. Więc powiem Wam tak, zbliża się ogniste apogeum. Myślę, że ono się zbliża, czy tego chcecie, czy nie, bo wieża nie jest energią, o której my decydujemy. To jest zazwyczaj taki kopniak od wszechświata, żeby nas popchnąć w odpowiednim kierunku. Czasami popchnąć nas w tą energię chaosu, żeby coś zburzyć, żeby coś zniszczyć, żeby otworzyć nam oczy na nowe perspektywy. Więc powiem Wam, kochani, czy tak coś się wydarzy
I czy to będzie kwestią Waszej decyzji, czy jednak takim kopniaczkiem od wszechświata, nie wiem, zobaczymy, ale na pewno jest tutaj jakaś szansa na wzrost, szansa na rozwój i szansa na wyjście ze swojej jaskini i wyjście poza jakąś strefę komfortu. Myślę, że z tym pustelnikiem jest to coś bądź ktoś, kto w jakiś sposób jest Wam przeznaczony i kto ma Was naprowadzić na właściwą ścieżkę, na właściwą drogę. Dobra, no to zobaczmy, co z zewnątrz. No z zewnątrz jest król kielichów, kochani. Może to być ktoś z trygonów wody, rak, ryby, skorpion. Na pewno jest to ktoś bardzo wrażliwy, bardzo uczuciowy, ktoś bardzo kreatywny, panujący nad swoimi emocjami, więc to może być potencjalny kandydat na miłość, ale to może być jakiś kreatywny, nie wiem, członek zarządu, ktoś, kto otworzył właśnie własną firmę, ktoś, kto jest zainteresowany współpracą z Wami. To może być, kochani, potencjalnie jakiś psycholog, psychoterapeuta, który pomoże Wam ewentualnie coś przepracować, uwolnić się od czegoś. Zobaczmy tego króla kielichów. As mieczy, dokładnie. Ta osoba przychodzi z nowym początkiem, z szansą na sukces. Siódemka pentakli. I myślę, że będzie cierpliwa bardzo w stosunku do Was i będzie cierpliwie czekać, aż będziecie gotowi. Sprawiedliwość. To jest, kochani, coś karmicznego. To jest coś, co Wam się należy i coś, co ma się wydarzyć w Waszym życiu. Czy tego chcecie, czy nie. Trochę tak to wygląda. Z szóstką kielichów, kochani, jest to energia zdecydowanie bratniej duszy, więc dla części z Was może to być ktoś, z kim stworzycie świetny zespół, świetną współpracę. Dla części z Was może to być wymarzony partner, ktoś, z kim stworzycie piękny związek. Dla części z Was może to być oczywiście ktoś z przeszłości, z kim kiedyś coś nie wyszło, a ta osoba powraca z jakąś propozycją. No i widzicie, mamy tu świat, mamy dwójkę pentakli, mamy też ósemkę mieczy, oczywiście, że tak, i ponownie króla kielichów. Mam wrażenie, kochani, że jest to szansa naprawdę na jakiś nowy cykl, na zrównoważenie energii u Was. Czy to zrównoważenie energii pieniądza, czy ten, ale to wszystko wymaga od Was jakiejś takiej elastyczności, a tej elastyczności może trochę moje koziołki Wam tutaj brakuje. Aczkolwiek powiem Wam tak, ta osoba przychodzi do Was ze szczerymi chęciami, z prawdą, ze szczerą inwestycją i z szansą na wzrost i sukces. Tak jak mówię, to jest świetna umowa, to jest szansa na stały związek, to jest szansa na coś, co naprawdę przyniesie bardzo dużo harmonii i równowagi do Waszego życia. W to warto zainwestować, cokolwiek to jest. Ale dla mnie też jest ta energia właśnie tej siódemki pentakli pośrodku, właśnie tej cierpliwości, że ta osoba da Wam czas i przestrzeń do zastanowienia się. Da Wam czas i przestrzeń do tego, żebyście się zdecydowali, że tak powiem, na tą osobę, na tą propozycję, na to, co właśnie idzie w Waszą stronę. Dużo cierpliwości. I myślę, kochani, że prędzej czy później Wy w to wskoczycie. Oczywiście, że tak. Mimo, że na początku tego czegoś może nie zauważycie. Ale paśmieczy, przyjdą jakieś informacje albo będzie jakaś taka szybka sytuacja, która popchnie Was w kierunku zaryzykowania i wejścia w to, cokolwiek to jest. Rozpocznie się dla Was właśnie nowy cykl. Kochani, no właśnie, no cesarzowa, dziewiątka kielichów. Powiem Wam, że ten kopniak, mówię, na początku może wywołać takie, Boże, co ja zrobiłem, Boże, co ja zrobiłam, ale suma summarum doprowadzi Was do czegoś naprawdę fajnego. Co w związkach? Zobaczmy. No, as kielichów, kochani. As kielichów oznacza rozpoczęcie się nowego cyklu uczuciowego, pogłębienie miłości, ale też, kochani, taką, mam wrażenie, też trochę akceptację samego siebie. Może dla części z Was brakuje Wam tej akceptacji, może właśnie w tym tygodniu poczujecie się bardziej akceptowani, ale wydaje mi się, kochani, że ten as kielichów może przynieść właśnie jakiś nowy początek do Waszego związku, wnieść coś świeżego, powiew świeżości. Zobaczmy tego asa kielichów. Koło fortuny. Śmierć. O kurde. Dwójka kielichów, rycerz pentakli, trójka kielichów, trójka buław. Oż cholera. Dobra, dwa scenariusze, kochani. Dla części z Was faktycznie może być jakaś nieoczekiwana sytuacja, która wkroczy w Wasze życie, która przyniesie pewnego rodzaju transformację do Waszego związku, ale jednocześnie umocni tą relację i sprawi, że ona będzie się fajniej rozwijać. Może właśnie lepsza praca, może jakaś okazja nie do odrzucenia, może jakaś szansa na przeprowadzkę, która wzmocni Waszą relację i pomoże zrealizować właśnie jakieś swoje plany i pozwoli ruszyć do przodu. Ale kochani, no niestety dla części z Was, to znaczy niestety albo istety, może niespodziewanie pojawić się ktoś nowy, ktoś trzeci.
Może pojawić się ktoś, kto nieoczekiwanie wkradnie się w tą wasz związek, waszą sytuację i spowoduje, że wy będziecie się zastanawiać, czy nie zakończyć istniejącego związku, bo wasze serce mocniej zabije do kogoś tutaj drugiego. I powiem wam tak, no będziecie bić się z myślami. Widzę, że z tym rycerzem pentakli będziecie działać bardzo, bardzo pomału. No ale niekomfortowa jest sytuacja trójkowa, więc myślę, że część z was będzie gotowa naprawdę zostawić to, co było, co jest teraz, po to, żeby ruszyć naprzód. Będziecie działać bardzo ostrożnie, ale też będziecie bardzo mocno, że tak powiem, obawiać się wejścia w ten nowy związek, bo częściowo będziecie bali się utracić tego, co już zbudowaliście z obecnym partnerem. Oczywiście, że tak. No ale ta nowa miłość, kochani, no może wywołać wiele bólu, ale jednocześnie może wywołać wiele szczęścia. No i szanse na jakieś takie poczucie spełnienia, kochani, więc macie, będziecie, część z was będzie miała niezły orzech do zgryzienia, ale wygląda na to, że dla części z was może pojawić się właśnie nowa osoba, która no wywróci wasz świat do góry nogami, a no już na pewno wywróci wasz związek do góry nogami. No, ale kochani, no właśnie to jest to, że ja widzę, że część z was naprawdę będzie gotowa, żeby ruszyć naprzód. Będziecie działać powoli, metodycznie, no ale jednak, kurde, mam wrażenie, że ta osoba właśnie coś w niej takiego będzie, że wy poczujecie, że to jest właśnie to i że wy musicie to zrobić, że musicie po prostu iść w tym kierunku. Dobra, single. Single, wy macie ósemkę mieczy. Ósemka mieczy mówi o tym, że kochani, nie będziecie wiedzieli, jak wyjść z jakiejś sytuacji. Dla części z was kręcicie się w kółko i w kółko z jakimiś myślami, być może wokół jakiegoś partnera, jakiejś osoby i nie potraficie się uwolnić. Nie potraficie się uwolnić z więzów, które was trzymają przy tej osobie. Zobaczmy tą ósemkę mieczy. Wisielec. Piątka pentakli. Dwójka pentakli, siódemka buław, królowa pentakli, czwórka kielichów i właśnie to jest to. Kochani, dla części z was trzymacie się czegoś starego, trzymacie się kogoś starego. Utknęliście w jakiejś przestrzeni z eksem, z eksową w swoim sercu, w swojej głowie i po prostu cały czas, że tak powiem, tęsknicie, płaczecie i chcecie powrotu tej osoby. Tymczasem pojawia się druga opcja dla was, która może być niezwykle szczęśliwa, która może przynieść wam stabilizację. To jest ktoś konkretny, z kim naprawdę można budować rodzinę. A ja widzę, że wy się bronicie przed tym. Nie chcecie przyjąć tej osoby, ponieważ dalej marzycie o niebieskich migdałach i nie dostrzegacie, że ktoś, kto jest tutaj na wyciągnięcie ręki, może być waszym spełnieniem marzeń i może pozwolić wam ruszyć w przyszłość, w kierunku umocnienia siebie, odejścia od przeszłości, dokładnie, i zasianie nowego ziarna. Więc kochani, no tutaj jest kwestia takiej refleksji. Nie wiem czemu, bo tutaj z zewnątrz gdzieś tam była ta wieża i ja tą wieżę bardzo mocno czuję. Czuję, kochani, że jeżeli sami się nie zdecydujecie tutaj na jakąś relację, mimo że ta osoba będzie bardzo cierpliwie czekać, mam wrażenie, na was, aż się na nią otworzycie. Mam wrażenie, kochani, że wydarzy się coś niespodziewanego, co, że tak powiem, pozwoli wam ostatecznie zakończyć tą relację. Może dowiecie się, że eks czy tam eksowa wychodzi za mąż. Może dowiecie się czegoś drastycznego, że nie wiem, nagle ta osoba zmieniła orientację i nie macie u niej szans. Nie wiem, cokolwiek. Możecie się dowiedzieć coś, co totalnie wyrwie was z butów i pozwoli ostatecznie zakończyć ten rozdział takiego wzdychania i czekania, że tak powiem, na powrót tej osoby. I wtedy wasze oczy zwrócą się ku tej osobie, zwrócą się ku tej osobie, przed którą tak bardzo się broniliście. Bardzo mocno to czuję. Kochaj, no właśnie, umiarkowanie. Ta osoba przyniesie wam uleczenie, ale jest wam w jakiś sposób przeznaczona, jest wam pisana. Po to może, żeby uleczyć stare rany, a może po to, żeby właśnie zbudować coś konkretnego, coś solidnego. Bo tutaj zdecydowanie jest na to szansa. Król, królowa pentakli. Widzicie zresztą sami. Dobra, rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. Mamy dwójkę kielichów, kochani. Dwójka kielichów oznacza fajną współpracę, dobre partnerstwo z innymi, przyjaźnie, dogadywanie się, uzupełnianie się. Więc część z was może poznać kogoś, kto stanie się takim cudownym przyjacielem. Część z was oczywiście ma kogoś w swoim otoczeniu i zdecydowanie jest to przyjaciel, na którego możecie liczyć. Więc w tym tygodniu możecie poświęcić mu więcej uwagi, jej więcej uwagi, albo ta osoba poświęci więcej uwagi wam. Możecie zostać zaproszeni na jakieś zaręczyny, na jakieś wesele, na jakiś ślub, coś takiego, na jakąś uroczystość połączenia, rocznicę ślubu. Tego typu rzeczy. Dziewiątka mieczy wyleciała odwrócona i bardzo fajnie.
eremita i trójka kielichów. No i właśnie to jest to. Mam wrażenie, kochani, że albo ta osoba wyczuje, że macie jakiś stresik, albo jakieś takie nerwy, albo, kochani, oczywiście sami zwrócicie się do tej osoby, będziecie rozmawiać, coś w stylu, słuchaj, bardzo się tym stresuję, nie wiem właśnie, jaką decyzję podjąć i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, co mam robić, siedzę sama w domu i po prostu moje myśli krążą wokół tej sytuacji i nie wiem. A ta osoba, weź, przestań pitolić, tylko przyjeżdżaj, napijemy się wina, zjemy coś dobrego i razem rozkminimy tą sytuację. To jest osoba naprawdę, na którą zawsze możecie liczyć. I teraz właśnie będzie taka sytuacja. Poczujecie się zagubieni, poczujecie się zestresowani, a ta osoba powie, właśnie weź, nie chrzań, tylko bierz butelkę wina pod pachę albo zamów coś dobrego, zgarnij po drodze jakiś zestaw i przyjeżdżaj, razem nad tym posiedzimy i znajdziemy jakieś rozwiązanie. To jest osoba niezwykle intuicyjna. Mam wrażenie, to jest osoba, która za dużo nie mówi. To jest osoba, która umie słuchać, naprawdę umie słuchać, ale też umie w pewnych momentach doradzać dobrze. I ta osoba może Wam doradzić dobrze, a propos właśnie tego związku. Ale to jest też osoba, z którą właśnie wy czujecie się jak w domu, w której możecie być sobą, w której możecie przedstawić swoje lęki, swoje obawy dotyczące każdej sytuacji. Myślę, że razem z tą osobą poczujecie na pewno duże wsparcie, ale też, kochani, w jakiś sposób znajdziecie, myślę, rozwiązanie. Wam coś się poprzestawia w głowie, może ta osoba powie coś takiego, może ta osoba nawet powie Wam, że będzie taką wieżą, która Was trochę popchnie w jakimś kierunku, zmobilizuje do czegoś, uświadomi Wam jakąś prawdę i będziecie w stanie, że tak powiem, tutaj właśnie zaryzykować, żeby wskoczyć właśnie w coś, zainwestować w coś, co może przynieść Wam naprawdę bardzo dużo dobrego. Kto wie, ale zdecydowanie wsparcie tu jest i szykuje się jakieś spotkanie z przyjacielem, z przyjaciółką przy kieliszeczku wina, przy dobrej kawie. Ktoś na pewno Wam humor poprawi i rozgoni jakieś czarne chmury wokół Was, jeżeli takie są. A myślę, że właśnie z tą dziewiątką mieczy mogą się takie prędzej czy później pojawić, więc ta osoba zdecydowanie je po prostu rozgoni. Asio, czarne chmury i tyle. No. Dobra, praca i finanse, kochani. Zobaczmy, co tutaj. Arcykapłanka. Arcykapłanka mówi, że Wasza intuicja będzie rządzić w tym tygodniu. Więc jeśli chodzi o sprawy zawodowe, kierujcie się przede wszystkim intuicją i kierujcie się taką wewnętrzną mądrością. Ale też słuchajcie wskazówek z góry, bo arcykapłanka jest bardzo mocno połączona ze swoim wyższym ja, ze swoimi aniołami, z drugą stroną. I może odczytywać pewne sygnały, pewne znaki, które będą prowadzić ją właśnie w odpowiednim kierunku. Więc i tak się u Was będzie działo. Może to być... Możecie odczytywać takie znaki właśnie nawet na poziomie takim metafizycznym. Mogą się dziać dziwne rzeczy, które będą Wam wskazywać właściwy kierunek. Dla części z Was oczywiście arcykapłanka może mówić, żeby zachować pewne sprawy dla siebie, pewne tajemnice i plany dla siebie, żeby nie mówić na lewo i prawo o swoich sprawach. Dla części z Was arcykapłanka może być tutaj symbolem, że właśnie jakiś sekret się wyda, jakaś tajemnica wyjdzie na jaw, coś zostaje ujawnione. Zobaczmy tą arcykapłankę. Król kielichów. Trójka pentakli. Piątka kielichów. No jest, to jest ten król kielichów. No pewnie, że to jest ten król kielichów. Kochani, no ewidentnie ktoś przychodzi z jakąś nową umową, z propozycją współpracy z Wami. Rycerz kielichów, paść kielichów, sąd ostateczny. I kochani, jest to powrót. Jest to powrót. Mam wrażenie, że współpracowaliście z tą osobą albo mieliście z tą osobą współpracować, ale nie wiem, Wasze CV zostało odrzucone, Wasza propozycja została odrzucona, ta osoba wybrała coś innego, kogoś innego. Coś takiego mi się, kochani, tutaj pojawia. Więc ta osoba tak jakby powróci, ponieważ może żałować decyzji, którą wcześniej podjęła i będzie chciała spróbować jeszcze raz. Może zaproponować Wam coś naprawdę bardzo, bardzo solidnego, coś bardzo kreatywnego, do czego mam wrażenie, że Wasze serduszko mocniej zabije, ale no właśnie, trzeba będzie zaryzykować. Widzicie, dziesiątka pentakli, kochani, świat. No tutaj macie szansę zbudować naprawdę jakiś rodzaj stabilizacji finansowej, jakiś rodzaj sukcesu. Tutaj czeka Was, kochani, happy end. Podążajcie za głosem intuicji. Ja mam wrażenie, że ta intuicja będzie Wam podpowiadać, idź w to. Nie pozwólcie, żeby właśnie jakaś przeszłość tutaj Was tylko blokowała, bo może właśnie tutaj Wasze ego będzie podpowiadać, tak, raz Cię odrzucili, to teraz też to zrobią, albo teraz Ty zrób im na złość i nie odzywaj się i nie przyjmuj tej oferty. Wiecie, czasami nasze ego tak podpowiada, że jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubańczykom i te sprawy, nie? No, także ogólnie takie coś możecie mieć tutaj, moje drogie koziołki, ale wydaje mi się, kochani, że tutaj ważne, żeby pójść za głosem serca, że Wasze serce, Wasza intuicja będzie
Wam mówić, tak, wejdź w to. To jest to, czego pragniesz. I warto za tym podążyć. Naprawdę warto za tym podążyć, bo kochani, tu jest bardzo obiecująca współpraca na horyzoncie. Współpraca, która może przynieść Wam naprawdę dużo pieniędzy, dużo sukcesów i zbudowania trwałej, jakiejś takiej solidnej posady. Dla części z Was, nie wiem, czemu, może to być też kwestia jakiejś rodzinnej firmy. Może wcześniej ktoś Was nie chciał w tej rodzinnej firmie, a teraz się zreflektuje. Albo, kochani, może to być, kochani, powrót czyjś do rodzinnej firmy. Może wy prowadzicie jakąś rodzinną firmę i ta osoba wcześniej nie chciała z Wami współpracować, nie chciała inwestować, ale powróci po to, żeby spróbować jeszcze raz. To wydaje mi się, że warto właśnie ją przyjąć. Ona może właśnie być takim powiewem świeżości i może wprowadzić naprawdę jakieś fajne, kreatywne pomysły do rozwoju właśnie tej Waszej przestrzeni. Dobra, rada. Szóstka była. Bądź pewny siebie, krocz do przodu. Sukces czeka na Ciebie. Nie bój się być w centrum uwagi. Nie bój się być adorowany. Kurczę, po prostu idź przed siebie z odwagą. Nie bój się wyjść poza strefę komfortu i pokazać całego siebie, swojej przestrzeni. Nie bój się tego. Nie bój się, nie wiem, głosu ludu. Nie bój się otwartych przestrzeni, o tak bym powiedziała. Wyjdź z jakiejś ciasnej klatki, w której siedzisz. Mag. No masz nieskończone możliwości, możesz wszystko. Dwójka buław. I decyzja też należy do Ciebie. No ale idź za głosem serca. Idź za głosem serca. Skorzystaj z jakiejś oferty. No ona sprawi, że naprawdę, widzicie, tu jest jakiś wzrost, rozwój, naprawdę świetnie. Tylko to wszystko wymaga ryzyka. Wskoczenia w to. I myślę, że to prędzej czy później i tak się wydarzy, kochani. Tak czy siak się wydarzy. Czy tego chcecie, czy nie? Ha, 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 ha. Dobra, koziołki, zobaczmy aniołka dla Was na przyszły tydzień. Uznanie. Uznanie. No, ale wyostrzamy się ładnie i współpracujemy. Dobra. Zaopiekuj się sobą, akceptując swoje pragnienia i potrzeby oraz podejmując działania, by je zaspokoić. Zbadaj i zauważ swoje zdolności, talenty i osiągnięcia. Jeśli pogodzisz się z wszystkimi aspektami swojej osobowości, poczujesz się skupiony i pewny siebie. Wtedy będziesz w stanie naprawdę zaakceptować innych. Uświadom sobie i kultywuj dobre cechy ludzi, których spotkasz w życiu tak, by czuli się szczęśliwi i rozluźnieni w Twojej obecności. Anielska mądrość przypomina, byś rozpoznał, kim naprawdę jesteś, duszą w ludzkim ciele. Jeśli uznasz istnienie duchowych wymiarów swego jestestwa, będziesz żyć w zgodzie ze swoim prawdziwym ja, a Twoja dusza będzie wznosić się ku niebu. No. Dlaczego nie chcesz się wyostrzać? Nie chcę współpracować dzisiaj coś ze mną. To znaczy dzisiaj przy Was nie chcę. Dobra. I afirmacja. Akceptuję to, kim naprawdę jestem. No i elegancko. Dobra, kochani, na koniec pytanie i odpowiedzi. Więc jeżeli macie jakieś pytanie bądź pytania, wybierzcie sobie 1, 2 lub 3, a ja już losuję Wam odpowiedzi od aniołków właśnie na te Wasze pytania. Coś się odwróciło i biorę. Pierwsza karta jest, druga też jest i trzecia też jest. Dobra, mam nadzieję, że jesteście gotowi, bo odsłaniam. Odpowiedź numer 1 brzmi polepszenie. Polepszenie. Odpowiedź numer 2 brzmi bądź asertywny. I odpowiedź numer 3 brzmi nie ma powodu do zmartwień. No i dzień dobry, dziękuję bardzo. I no to by było na tyle, moje drogie koziorożce. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za wysłuchanie. Życzę Wam cudownego tygodnia, powodzenia ze wszystkim. No i widzimy się za niedługo. Buziaki, pa, pa.